Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do dyskusji, a mianowicie przeszła mi przez głowę już od jakiegoś czasu taka myśl, czy te monety w ogóle są prawdziwe, które tutaj widzicie. Albowiem swego czasu czytałem kilka artykułów o fałszerzach monet właśnie tych 5-złotowych i 2-złotowych. No i teraz sobie pomyślmy, że osoba, która fałszuje te piątki czy dwójki, jej zysk z takiego fałszerstwa oprócz inwestycji w surowce i w pracę, jej zysk to jest 5 zł albo 2 zł, tak? Więc po co się bawić? Mógłby wyjść z założenia osoba, która fałszuje takie monety. Po co się bawić w piątki, dwójki zwykłe, jak można robić destrukty, które będą schodzić na Allegro po 100, 200 zł, a może i nawet więcej. I tutaj właśnie mnie tak olśniło, czy ktoś właśnie tak nie robi, czy ja monet, które mam w posiadaniu, czy te monety nie są czasem falsyfikatami, które oczywiście wielokrotnie przewyższają swoje nominały. I od dłuższego czasu już obserwuję te monety, zaczyna się ich pojawiać coraz więcej i to nic, że pojawiają się coraz w większych ilościach, tylko pojawiają się coraz starsze roczniki. Słuchajcie, do osób, które zwracały na to uwagę wcześniej i zbierały wcześniej monety, a ja tego nie zauważyłem, to mi napiszcie, czy kiedyś 5-10 lat temu te monetki z przesuniętymi rdzeniami były na aukcjach internetowych. Bardzo mnie to interesuje, bo podejrzewam, że zaczynają krążyć falsyfikaty, no bo taka monetka, jaką widzicie tutaj, jest warta, no już trochę zeszły ceny, ale mniej niż 100 zł ciężko jest kupić, a nieraz jest 200-300 więcej, zależnie od rocznika i stanu destruktu, bo te destrukty zaczynają coraz fantazyjniej wyglądać. A więc ja Was zachęcam do komentowania takiego ściśle z Waszych obserwacji, jakie wynika, jeżeli ktoś zaczął od niedawna zbierać numizmaty, monety, no to niestety nie wypowie się, ale są osoby, które od dłuższego czasu się interesują kolekcjonerstwem, więc miło by było, jakbyście zaczęli pisać. Może gdzieś ktoś jakiś artykuł znajdzie właśnie o jakichś fałszerstwach. Bardzo mnie to interesuje od pewnego czasu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!